Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Gościem RDN Małopolska jest Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. W ostatnich 4 latach był pan radnym, teraz starostą. To inna perspektywa? Perspektywa radnego, a perspektywa starosty to faktycznie dwa światy. Niemniej jednak te 4 lata, które spędziłem po stronie tego ciała uchwałodawczego, to bardzo dobre przygotowanie do tego, żeby dzisiaj w starostwie pełnić funkcję najważniejszą. Z tym, że ta funkcja nie jest indywidualna, trzeba pamiętać, że pracujemy kolegialnie. Jest pan wicestarosta, jest zarząd 5-osobowy, jest przewodniczący prezydium rady powiatu. Myślę, że ta wspólna nasza praca, którą do tej pory wykonywaliśmy, ponieważ jakby zostajemy w gronie osób, z którymi ja dość byłem blisko związany, jeśli chodzi o pracę w powiecie, gwarantują i mnie, i myślę, że wszystkim mieszkańcom raczej stabilną sytuację. I oczywiście musimy bardzo dużo rzeczy się nauczyć, nie ma się co oszukiwać. Urząd to jest jednak inna struktura organizacyjna niż rada, na pewno inna niż spółka, którą do tej pory kierowałem, więc no, jest dużo rzeczy, które będzie trzeba poznać, ale myślę, że wspólnie z tymi ludźmi, których tu wspomniałem, damy sobie radę. Ma pan dosyć łatwą sytuację, bo oprócz tego, że większość stanowią radni PiS, no to samo głosowanie na starostę powiatu dębickiego pokazało, że tych osób, które no panu zaufało, jest więcej, bo to 19 osób, więc spore wyzwanie. Tak, bardzo dużo. Spore wyzwanie. Pewnie, że można by powiedzieć, że mogło być więcej, tak? Oczywiście trochę żartem. Bardzo jestem wdzięczny tym osobom, które ten głos na mnie oddały. Nie z takiego powodu, że jakieś swoje ambicje chcę zrealizować i to jakoś mi pochlebia bardzo, tylko bardziej z tego powodu, że te osoby kierują się, myślę, faktycznie interesem powiatu, bo zdają sobie sprawę, że wspólna tylko praca dla tego powiatu może przynieść efekty dla wszystkich. Zarówno dla nich, dla ich wyborców, no bo to jest ważne. To jest jednak funkcja polityczna, mandat radnego. Ona owszem wiąże się z pracą na rzecz społeczeństwa, ale wynika jednak z polityki. I ci radni, którzy oddali na mnie głos, muszą mieć pewność, że to nie był głos zmarnowany i że ta współpraca, którą obiecywałem, będzie na pewno realizowana i chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować, zapewnić, że będziemy współpracować i zaprosić wszystkich, zresztą nie tylko tych, którzy na mnie głosowali, oczywiście pozostałych też, bo chyba nie było głosu przeciwnego, tylko chyba było wstrzymanie się, więc to jest bardzo naprawdę dla mnie ważne, wartościowe głosowanie, no ale też i duże wyzwanie, żeby zadowolić wszystkie osoby. No to nie będzie proste, ale nie jest to niewykonalne. Myślę, że rzeczywiście sytuacja jest dużo łatwiejsza, kiedy się zarządza powiatem w otoczeniu osób, które uważają, że ta osoba, która tę funkcję pełni, się na tej funkcji nadaje i które jej zaufały po prostu. Panie starosto, w poprzedniej kadencji dużo się mówiło, pojawiały się zarzuty o tym, że a ta gmina dostaje więcej, tam się realizuje więcej inwestycji powiatowych, ta jest traktowana po macoszemu. Jak będzie teraz? Teraz będzie tak, że będziemy starali się oczywiście wszystkim według potrzeb, tak? Nie, no żartuję, to jest oczywiście niemożliwe. Jakiś kompromis musimy wypracować. Myślę, że ten kompromis, który zawsze funkcjonował w powiecie, a przynajmniej przez długie, długie lata, jeszcze kiedy starostą był pan Władysław Bielawa, gdzie te inwestycje ważne dla gmin i dla powiatu, głównie realizowane na obiektach powiatowych, no miałem tu na myśli drogi i chodniki, bo to jest jakby zasadnicza część tej działalności, która powiedzmy powiatu, która się pokrywa z działalnością gmin. Chodzą też takie działalności powiatu, które pewnie też byśmy prosili my ze swojej strony gminy, żeby też nas wsparły, ale chciałbym, żeby wrócić do tego podziału, że połowę środków przeznacza gmina, a połowę środków przeznacza powiat dębicki. Muszę powiedzieć, że zresztą taką uchwałę przygotował już na przykład pan wójt gminy Czarna, pan Józef Chudy, który przyniósł uchwałę w stosownej kwocie zabezpieczającą środki w gminie Czarna na budowę chodników przy drogach powiatowych. Więc myślę, że jeśli porozumiemy się w tej kwestii i będziemy rozumieli, że no, budżet powiatowy nie jest z gumy, a potrzeb jest jeszcze dużo i że będziemy wspólnie te inwestycje realizować, to oczywiście nie powinno być takich sytuacji, że któraś gmina z jakichś powodów powinna mieć, tak jak pani wspomniała, no więcej inwestycji zrealizowanych na swoim terenie z pieniędzy powiatowych. Chyba, że są takie sytuacje jakieś nadzwyczajne, to wtedy myślę, każdy to zrozumie i to będą kwestie indywidualne. Ale co do zasady, chcielibyśmy oczywiście zachować symetrię. Łopaty pod szkołę specjalną wbite, to będzie sztandarowa inwestycja tej kadencji? Myślę, że nie sztandarowa. To będzie inwestycja bardzo ważna, która naprawdę uważam, że jest przynajmniej 10 lat za późno i my musimy jakby wyjść z twarzą teraz z tej sytuacji, że przez 10 lat
zaniedbaliśmy zupełnie potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie szkoły specjalnej. Chciałbym oczywiście, żeby to była inwestycja, która się zakończy jak najszybciej. No oczywiście, że będzie to inwestycja, która się zakończy w tej kadencji pięcioletniej. To w ogóle nie wyobrażam sobie inaczej. Myślę, że jest również równie ważna inwestycja jak most na rzece Wisłoce w Staszęcinie czy tu po stronie naszego miasta, ulicy 1 Maja, ponieważ widzimy, co się dzieje i na pewno to problem jest, który dotyka większej ilości. To jest zupełnie problem innej wagi, tak? By mówić o takich inwestycjach najważniejszych, to na pewno jest to, jeśli chodzi o powiedzmy infrastrukturę, to jest to most na rzece Wisłoce, czyli jakby element łącznika zachodniego z autostradą, a w kwestii moralnej i takiego podejścia odpowiedzialnego do społeczeństwa i do tego, że jesteśmy jednak zobowiązani, żeby osobom pokrzywdzonym przez los zapewnić jak najbardziej godne warunki, to można powiedzieć, że tak, budowa szkoły specjalnej, będę osobiście pilnował tego i będę się starał pozyskać jak najwięcej środków, żeby to nie był ten 10-letni okres, który jest wpisany, bo sobie tego nie wyobrażam, tylko żeby to maksymalnie w 3 latach tą budowę zamknąć. Kwestia szpitala, że z jednej strony sporo w ostatnich latach się zainwestowało, jest blok operacyjny, nowoczesne lądowisko, ale zadłużenie szpitala cały czas pchnie się, że tak powiem, ku górze. Jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? No trudno mówić o tym tak na szybko, tak? Jesteśmy tutaj w starostwie jako nowy zarząd dopiero 2. tydzień i nie chciałbym dzisiaj się wypowiadać na temat samej sytuacji finansowej szpitala, no bo byłoby to, myślę, niepoważne, żebym już dzisiaj jakieś deklaracje składał co do jego przyszłości albo co do tego, jak faktycznie ta sytuacja finansowa wygląda. Na pewno nie jest łatwa i będę chciał oczywiście w jak najszybszym czasie się z nią zapoznać. Oczywiście druga sprawa to jest to, co pani wspomniała, czyli blok operacyjny. Lądowisko dla helikopterów, którego wolelibyśmy i wszyscy byśmy chcieli, żeby go nigdy nie potrzeba było użyć, bo ono się wiąże raczej z dramatyczną sytuacją i kiedy będzie potrzeba, oczywiście to dobrze, że jest zlokalizowane i pomoże być może uratować komuś życie, jeśli będzie trzeba. Natomiast chcielibyśmy oczywiście, czy wolelibyśmy, żeby to się nie działo. Natomiast blok operacyjny no sam w sobie jeszcze jest wartością dodaną, jest ważnym elementem tego szpitala i całej służby zdrowia w Dębicy, ale no za tym musi iść jednak jakość czy zakres usług szpitalnych, które będą realizowane dzięki temu blokowi. Zakładamy i pan dyrektor to deklarował, że no po pierwsze szpital nie mógłby funkcjonować bez tego bloku, bo przepisy nie pozwalałyby pewnie dłużej, żeby w takiej formule ten blok operacyjny stary istniał, więc z jednej strony to była konieczność do tego, żeby szpital w ogóle mógł funkcjonować, no ale z drugiej strony sobie nie wyobrażam, żeby mając taki obiekt tego nie wykorzystać. I tutaj będziemy oczywiście z dyrekcją szpitala rozmawiać i będziemy oczekiwać rozwiązań, które pozwolą ten blok zagospodarować i doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy naszego powiatu mogli korzystać z niego w takim zakresie, w jakim no, będą oczekiwania. No, jeśli można w Mielcu specjalizować się w konkretnych, powiedzmy, operacjach, czy w Tarnowie, czy w Rzeszowie, to myślę, że i w Dębicy jest czas na to, żeby to u nas była jakaś wyspecjalizowana działalność szpitalna, która pozwoliłaby z jednej strony mieszkańcom naszego powiatu korzystać bez potrzeby wyjeżdżania, a z drugiej strony pozwoliłaby no, generować przychody, które by w jakimś sensie rekompensowały faktycznie te straty, o których pani wspomina. Jest to problem ogólnopolski, musimy się z nim zmierzyć. Możemy liczyć po części na to, że może państwo w jakimś sensie się zaangażuje w te kłopoty, ale to my jesteśmy póki co organem założycielskim, prowadzącym i wszystkie kłopoty szpitala finansowe spadną na nas, więc będziemy się starali jak w najszybszym czasie w jakiś sposób usprawnić działanie. Panie starosto, no nie mogę nie zapytać o to, bo jak zwykle pojawia się nowa władza, to pojawiają się także gdzieś tam pytania o przetasowania na kierowniczych stanowiskach. No zapewne nie zrobi pan tego w pierwszych 2-3 tygodniach, natomiast czy faktycznie myśli pan o jakiejś reorganizacji w starostwie powiatowym? Wie pani, no rzeczywiście 2-3 tygodnie to nie jest dużo czasu na to, żeby tymi sprawami się zająć tak od razu z marszu. Niemniej jednak jest to też na tyle czasu, żeby się zorientować, że pewne struktury organizacyjne mogłyby funkcjonować inaczej, niekoniecznie może lepiej, ale w sposób jakby do tej pory niebrany pod uwagę. Trudno też nie dostrzec tego, że w ciągu ostatnich 4 lat dość znacząco zmieniło się zatrudnienie w starostwie powiatowym, to znaczy wzrosło o 50 osób. Oczywiście to wszystko musi podlegać analizie. Zarówno działy, które za to są odpowiedzialne, jak i poszczególne osoby będą musiały przedstawić taką analizę związaną z zatrudnieniem w ogóle w starostwie. Natomiast to nie znaczy,
znaczy absolutnie, że będą jakieś przetasowania albo zwolnienia. Oczywiście zarząd powiatu, starosta czy wicestarosta musi dokonać przeglądu tych wszystkich wydziałów, zastanowić się, czy to, jak one funkcjonują, odpowiada tym zadaniom, które starosta przed sobą i wicestarosta będzie stawiał, ale ani o personaliach, ani o czasie, ani w ogóle o tym, czy takie rzeczy będą miały miejsce, to myślę, że nie ma co mówić, bo teraz musimy się skoncentrować na tym, żeby przygotować budżet na rok następny, żeby to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, przeprowadzić sprawnie, zakończyć budowę dwóch łączników, zakończyć budowę mostu, zakończyć budowę szkoły specjalnej i pozyskać jak najwięcej środków na rok 2019, żeby realizować, mając na uwadze jeszcze program, który państwo wprowadza, prezydent niedawno podpisał ustawę, która pozwoli finansować drogi lokalne, więc myślę, że pracy jest aż nadto, co nie znaczy, że no jakby nie trzeba się zajmować tematami bieżącymi w starostwie, a wiadomo, że kwestie organizacyjne to jest coś, co musi budzić zainteresowanie. Także na dziś oczywiście nie ma mowy o żadnych tego typu działaniach, ale będziemy się bacznie przeglądać organizacji pracy starosta powiatowego w Dębicy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem Erdy Nowowolska był Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Dziękuję uprzejmie.